Za wami tylko jedna bramka, szalona po karnym. Niewielka zaliczka, ale cenne 3 punkty w walce o medale. No tylko 3 punkty, bo tak jak mówię, no trzeci mecz rzędu męczymy się. Ja wcześniej powiedziałem w wywiadzie, ja nie jestem minimalistą i wiele będę od siebie wymagał i od nich. Musimy wiele elementów poprawić przed tą rundą finałową. Fajnie, że 2 tygodnie przerwy jest. Widać, że gdzieś tam jest taki moment trochę pikowania w dół, bo w ostatnich meczach wygrywamy, ale nie błyszczymy. Co też cieszy, natomiast trzeba do tej formy po prostu wrócić. Przede wszystkim myślę, że taki fizyczny, bo trochę tej radości z gry momentami brakuje, a przy tym tak szukamy różnych elementów, ale myślę, że głównie to, że nieskuteczni jesteśmy, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że dzisiaj można było ten mecz dużo wcześniej zamknąć, a potem horror w końcówce, chociaż mówię, no dzisiaj Mox, ja powiedziałem przed meczem, to jest zespół, który piłkarsko ma wiele umiejętności, także oni będą, nie jednemu jeszcze krew napsują w tej lidze. No i tyle, no zwycięstwo, poprawiamy dużo elementów w swojej grze i przygotowujemy się do rundy finałowej. Zdaje się, że trudniej grać, kiedy rywal czeka na kontry, bo na dobrą sprawę cały czas prowadzi się grę i tylko próbowali atakować rywale. Dało im to efekt w 2 bramkach, ale każdy rywal z tej niższej, powiedzmy, półki będzie tak chciał grać przeciwko wam. Na szczęście nie mamy już tych rywali przed sobą, to trzeba sobie powiedzieć jasno, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, że to myślę, że się ta cała nerwówka nie bierze się z tego, że zespół się cofnie, bo ja uważam, że taka obrona, która się bardzo mocno cofnie, ona wcale nie jest skuteczna. Problem polega na tym, że my nie strzelamy swojej sytuacji. Początek meczu mamy już raz na 2-0, potem mamy sytuację po przerwie zaraz na 3-4-2, spokojnie byśmy ułożyli mecz, a tak jest nerwowość, nie strzelamy, z każdą tą minutą jest coraz trudniej, ten mecz tam się nie układa. No i mówię, głównie to jest mankament z takim meczem, który graliśmy ostatnio, to jest skuteczność, poza innymi elementami do poprawy, tak powiedziałem na wstępie, ale jak musimy zacząć wszystkim swoje sytuacje wykorzystywać, strzelać i układać sobie mecz, tak żeby trochę spokojniej się grało. Krzysztof, 2 strzelne bramki po karnych, ale dały cenne 3 punkty. No chyba niełatwo grało się dzisiaj przeciwko Moksowi. No tak, 2 bramki, ok, fajnie, ale gra ogólnie całego zespołu słaba. To było widać. Poza tym też doszukuje się tej słabej gry w tym, że z białym stokiem tak się gra. Z nimi się ciężko gra, oni grają otwartą piłkę i gdzieś tam nie pozwalają na jakieś schematy, które trener nam przekazuje na treningach. No i tak zawsze wychodzi z nimi mecz. W pierwszym meczu też mieliśmy ciężko, dopiero później się otworzył worek z bramkami. Chociaż tam, nie wiem ile tam było, 5-2 chyba, no ale to też była właśnie przyczyna tego, że oni wycofali i gdzieś tam strzeliśmy do pustej. No tutaj było ciężko, było widać, no ale na szczęście mamy 3 punkty, no i gonimy gattę. Czujecie, że można poprawić wynik zeszłego sezonu? Wtedy był brązowy medal, teraz jest chyba szansa na srebro, bo złoto wydaje się być poza zasięgiem. Chcielibyśmy poprawić wynik, ale najpierw poprawmy grę, bo to jest podstawa. Tak jak widać w 3 ostatnich meczach, no, nie wyglądaliśmy zbyt dobrze. No ale zobaczymy, no, może też przyczyna jest w tym, że jest mniejsza motywacja na te zespoły rzekomo ustanowione niżej w tabeli. No, zobaczymy, jak będzie z Clearexem. Dzisiaj bardzo wyrównane zawody w Toruniu. Było blisko, abyście odebrali punkty faworyzowanemu gospodarzom, ale niestety zabrakło troszeczkę. Czego, jeśli mogę wiedzieć? Myślę, że dzisiaj nam nie zabrakło niczego tak naprawdę. Bardzo dobry mecz z obu stron. Mogło się podobać to widowisko, tak sytuacje były z jednej, jak i z drugiej strony. No i na koniec tak, no kontrowersyjny dla mnie rzut karny. No, nie może być tak, że takiego sędzia karnego gwiżdże na minutę przed końcem. No... Na pewno gdzieś tam lekki żal jest, bo fajne zawody w naszym wykonaniu, znowu gdzieś ta nieskuteczność kuleje, ale na pewno jesteśmy nastawieni optymistycznie na play-offy, które są teraz tak naprawdę najważniejsze. W zasadzie macie przewagę nad resztą stawki, która będzie walczyła o utrzymanie. Chyba możecie być spokojni na to, że urwiecie większość punktów z outsiderami ligi. No myślę, że na pewno mecz jeden, drugi wygrany i na pewno będziemy mieli te utrzymanie. Tak, dzisiaj tam Katowice również zaskoczyły wygrywając z Pogonią, ale mówię, tak, jesteśmy bardzo dobrej myśli i myślę, że za rok będziemy również w Ekstraklasie. I chyba walczyli już o górną połowę. No zobaczymy, tak, w tym roku było blisko. Na razie o tym nie myślimy, na razie skupiamy się na tej końcówce i to jest najważniejsze w tej chwili. Trenerze, dzisiaj było blisko, abyście wieźli punkty z Torunia, na pewno na bardzo ciężkim terenie, ale niestety karny w drugiej połowie zdecydował, że bez punktów. Mimo wszystko macie chyba dobrą pozycję, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie w tegorocznym zonie futsal Ekstraklasy. No tak, no pozycja jest dobra, bo startujemy jakby tak z 7, czyli przy takiej samej ilości punktów my będziemy wyżej. No ale mówię, nasza gra no, napawa optymizmem przed playoffami, także wierzę, że los w końcu nam odda. To, co tak pychowo dzisiaj, bo też ten pierwszy karny, no zgodzę się, krótki, tak, może i tam był, ale drugi Norbert mnie zapewniał, że na pewno nie było tego karnego, także trochę sędziowie pomogli, no ale no nic, nam remis i tak nic nie dawał, także musieliśmy tę sytuację kończyć, którą mieliśmy 3-2, znowu tego nie kończymy, no i nic, wracamy, ale jestem zadowolony z chłopaków, dzisiaj dużo zdrowia zostawili, dobry mecz i jak tak będziemy grać w playoffach, to jestem spokojny o utrzymanie.
Takie podsumowanie, jak beniaminkowie czujecie się po tym sezonie zasadniczym? Czy zawodnicy spełnili trenera oczekiwania? Co jeszcze do poprawy? No jak na pierwszy sezon, jak na beniaminka. Tylko tak ja i Michał Maciąg graliśmy kiedyś w Ekstraklasie. Wszystko to są chłopcy z Białegostoku. Wzmocniliśmy się tak jednym Ukraińcem, Wicią. A tak to są chłopcy młodzi, tak, z naszego regionu, także no, myślę, z taką grą jak będą grali, tak się rozwijać, to przyszłość przed nimi. I optymistycznie patrzę na przyszły sezon. Tam wiadomo, jedno, może dwa nazwiska w nowym sezonie. Jeśli się utrzymamy, tak, coś tam sięgniemy i będziemy walczyć. No.